Zachować we wszystkim pokój serca, rozważania na każdy dzień. Brat Rogers CZ. Dziś 20 lutego. Są wśród chrześcijan wschodu tacy, którzy przywiązują się do modlitwy imienia Jezusa, mówiąc i powtarzając to jedno słowo Jezus. Ludzie ci odnajdują komunię. Gdzie indziej chrześcijanie modlą się jak na początku: Jezu Chryste, nie pozwól, aby przemawiały do mnie moje wewnętrzne ciemności. Daj mi przyjąć Twoją miłość, albo odmawiają tę dawną modlitwę: porzuć zmartwienia, Bóg sam wystarczy. Lub też w każdej chwili modlą się do Chrystusa: w Tobie pokój serca i spełnia się nadzieja. Z 19 lutego, kiedy otwieramy Ewangelię, może pojawić się taka myśl. Słowa Jezusa podobne są do bardzo dawnego listu, który został do mnie napisany w nieznanym języku, ponieważ nadawcą jest ktoś, kto mnie kocha. Chrystus. Staram się zrozumieć sens i stosować we własnym życiu tę cząstkę, którą tam wyczytałem. Na 23 lutego, kto chce iść za Chrystusem, odpowiadając mu tak, na całe życie nie zapomina, że nie przestał być słabym człowiekiem. A kiedy pewnego dnia będzie się wydawało, że ufność zniknęła, przypomnij sobie te słowa z Ewangelii: chodź za mną, a znajdziesz ukojenie dla swojego serca.